Witam Was bardzo serdecznie, mam na imię Alicja, jestem korepetytorem online z przemianów ekonomicznych i zapraszam Was do obejrzenia kolejnego mojego filmu z serii Powtórka z pochodny. Jest to film kolejny, na innych możecie znaleźć funkcje, a dokładnie pochodne z tych funkcji, które bardziej Was może zainteresują, są bardziej kłopotliwe albo nie pamiętacie, jak to się liczyło w liceum. Tak, czy w ekonomiku. Pochodne nigdy nie staram się pokazywać za trudnych, bo na kierunkach ekonomicznych raczej nie szarżujemy poza analizą matematyczną z bardzo skomplikowanymi funkcjami, ewentualnie jak ktoś ma naprawdę bardziej kierunek matematyczny. A ja sobie przyjęłam za punkt omówienia choćby podstawowych funkcji, żeby sobie przypomnieć podstawy. Dlaczego? Żeby to kolejne przykłady były łatwiej Wam do omówienia. I teraz jak zwrócicie uwagę, mamy do policzenia pochodną z funkcji, która jest zapisana w postaci ilorazu, ułamka zwykłego. I piszemy po pierwsze, że to jest f z symbolem prim. I jeżeli jest to ułamek, to musimy powiedzieć, że licznik jest u góry, mianownik na dole. Niby prosta sprawa, ale czasem było warto to przypomnieć. I pochodna z takiej funkcji w postaci ilorazu jest zapisana w ten sposób, że to jest pochodna z licznika razy wartość mianownika minus to, co było w liczniku razy pochodna z mianownika. Dlaczego ja to tak ciągle wałkuję, słownie mówię? Bo najłatwiej to wtedy zapamiętać, jak będziemy sobie tak mówić wszystko na głos. No właśnie, i teraz co zapisałam, to w mianowniku wartość mianownika funkcji do kwadratu, zawsze do kwadratu, co by to nie było. A więc pochodna z licznika to pochodna jest 3x plus 5. Oczywiście, jeżeli między elementami jest dodawanie lub odejmowanie, to w tym momencie oddzielnie jest pochodna z 3x i oddzielnie z piątki. Z piątki jako elementu stałego zawsze jest 0. Pochodna z 3x to jest 3, bo pojedynczy x daje nam 1, a pochodna z 3x to 3 wyrzucamy i pochodna z samego x-a, tak, plus 0. Tak możemy na razie zapisać, póki nie mamy, powiedzmy, większej praktyki w tym liczeniu. Minus 3x plus 5, 3x plus 5 przepisuję. No i pochodna z 2x plus 4 to jest oddzielnie 2 razy x sam prim plus pochodna z czwórki jako elementu stałego zawsze daje 0. Nigdy nie możemy zapomnieć też o tym, żeby przepisać po prostu mianownik, mimo że to jest, nic się tam nie zmienia, to warto jest to przepisać, żeby nic nam nie umknęło, kreska ułamkowa na całości. No i pochodna 3 razy x pochodna, to w tym momencie mamy 3 razy 1 i 0 oczywiście można pominąć, a w nawiasie zostaje 2x plus 4, minus 3x plus 5 zostawiam i pochodna z tego to jest 2, bo 2 razy i pochodna z tego daje nam 1, a to jest i tak 0. A więc mamy 2 i przepisujemy wartość mianownika 2x plus 4 do kwadratu. Jedyne co nam zostaje w tym przykładzie, co możemy zrobić, to postarać się uprościć maksymalnie licznik ze sobą, czyli będzie prawdopodobnie 6x plus 12 minus 6x plus minus 10. No dobra, czyli coś w miarę nam się uprości, czyli mamy 6x plus 12, to jest z tego przemnożenia, minus. I teraz tu, 3 razy 2 to jest 6, a ze znakiem przeciwnym, bo był tutaj minus, to jest 6x. I teraz 5 razy 2 to jest 10. Witam Was bardzo. No i teraz 5 razy 2, jak mówiłam, może to jest 10, ze znakiem przeciwnym to jest minus 10, czyli 2x plus 4. Przepisujemy i co najwyżej zauważamy, że tu jest 6x i tu jest 6x, tyle że powiedzmy z różnymi znakami przeciwnymi, więc zostaje nam 12 minus 10, jak wiemy od razu to jest 2 i faktycznie zostaje nam 2x plus 4
do kwadratu. Oczywiście, że można tu teraz tą dwójkę uprościć z tymi liczbami, ale trzeba by było wyciągać tu. No dobra, zróbmy to. Dwa razy i teraz tak, jeżeli i tu jest liczba, i tu jest liczba podzielna przez 2, to w tym momencie możemy dwójkę, ale podniesioną do kwadratu, wyciągnąć z całości, więc zostaje nam x plus 2 też do kwadratu. Wtedy to z tym się uprości. To jest 2. To jest 4, czyli 2 czwarte, to mogę zapisać, że to jest tutaj 1, tu jest 2, x plus 2 do kwadratu. A więc w tym momencie to jest, można też zapisać, że to jest 1 druga razy x plus 2, ale nie do drugiej, a do minus drugiej. Kwestia zapisu matematycznego, co jest nam bardziej wygodne. Także ja na ten czas kończę omawianie tego zadania. Jeżeli potrzebujecie się ze mną skontaktować w związku z przedmiotami ekonomicznymi, ale ilościowymi, wszystko jest na mojej stronie internetowej, piszcie na zadania@projektymałpa.wp.pl. Jak najbardziej czekam na wasze lajki, subskrypcje, bo nie wiem faktycznie, czy cała ta moja seria, którą przygotowuję, powtórzeniowa, jest dla was potrzebna i korzystajcie z tej całej wiedzy, udostępniajcie znajomym i rozwiązujcie sami jak najwięcej zadań, bo ja nie jestem w stanie przerobić wszystkich możliwych wariantów, jakie będziecie mieli na uczelni, czy to na kolokwium, czy na egzaminie, ale trzeba powtórzyć sobie podstawy, a potem ruszyć do zbiorów zadań, żeby powiedzmy nasz sposób liczenia był jak najbardziej płynny i nasza głowa była sprawna w tych obliczeniach, dlatego zachowajcie cierpliwość i siedźcie i rozwiązujcie zadania. Pozdrawiam.